Po tej kapitalnej dyskusji bardzo cieszę się, że mogę przedstawić Państwu kolejnych prelegentów, pana profesora Bartłomieja Kałużnego z UMK w Polsce, który będzie mówił o korekcji presbiopii i o astygmatyzmie pooperacyjnym. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za zaproszenie mnie na tę konferencję. Szanowni koledzy, jeśli chodzi o konflikt interesów, to widzicie Państwo na slajdzie. Chciałem podzielić się z Państwem uwagami, jeśli chodzi o soczewki korygujące presbiopię i astygmatyzm pooperacyjny. Chciałem rozpocząć od badania opublikowanego 10 lat temu przez profesora Nilsa Vriesa i grupę. Jednym z konkluzji było to, że ametropia i astygmatyzm mieszkowy są główną przyczyną niezadowolenia pacjentów z wieloogniskowych soczewek i monowizji. Około 67% pacjentów było niezadowolonych, właśnie uskarżało się na ametropię i astygmatyzm resztkowy. Średni refrakcyjny ekwiwalent sferyczny wynosił 0,2, ale też średni refrakcyjny ekwiwalent, średni cylinder był mniej więcej od minus 95 do 0,95 do plus 69 dioptrii. Nieco później, w roku 2016, opublikowano badanie profesora Gundersena i wyniki po wszczepieniu soczewek wieloogniskowych mówiły, że odsetek ponownych zabiegów wieloogniskowych wyniósł aż 10,8%, 45 z 416 oczy. Oczy, które wymagały ponownych zabiegów, miały istotnie wyższy astygmatyzm resztkowy w porównaniu z tymi, które nie wymagały ponownego zabiegu. No i właśnie. Tutaj konkluzją była taka, że skargi związane z ametropią były głównymi powodami ponownego zabiegu. Astygmatyzm szczątkowy wydaje się być istotną determinantą częstości powtórnego zabiegu przy powszczepieniu wieloogniskowej soczewki. Kolejne badanie, do którego chciałem się odnieść, z roku 2019, dotyczące niezadowolenia pacjentów po implantacji soczewek trójogniskowych profesora Sellera, Wegnera i innych. Badanie to pokazało, iż tutaj mieliśmy 213 oczu od 108 pacjentów podanych operacji zaćmy z implantacją wieloogniskowej soczewki. Astygmatyzm refrakcyjny większy niż 0,5 dioptrii był najczęstszą rezydualną wadą refrakcji, potem krótkowzroczność, nadwzroczność, to jest mniej istotne, i zwiększone aberracje oka wyższego rzędu, aniżeli ten astygmatyzm, tak? Najczęstsza wada refrakcji. Stwierdzono także, że po wszczepieniu soczewki po operacji LASIK z selektywnym prowadzeniem frontu docelowa wartość refrakcji plus minus 0,5 dioptrii została osiągnięta w 98% pacjentów, a astygmatyzm refrakcyjny wynosił 0,5 dioptrii lub mniej w 93% operowanych oczu. Ogólna ocena satysfakcji u niezadowolonych pacjentów wzrosła z 2,1 plus minus 8 przed operacją do 3,6 plus minus 0,8. Po operacji oczywiście. Jeszcze ostatnie badanie, do którego chciałem się odnieść w tej części mojej prezentacji, zostało opublikowane w roku 2018 przez profesora Berdala.
I tutaj mogę powiedzieć, że byłem trochę zdziwiony tymi wynikami. Tutaj mamy do czynienia z wieloogniskowymi soczewkami torycznymi. Pacjenci w tym badaniu pokazano, że tutaj mamy rezydualny astygmatyzm refrakcyjny. Miał podobny wpływ na pogorszenie nieskorygowanej ostrości widzenia do dali w oczach z jednoogniskowymi lub wieloogniskowymi soczewkami torycznymi. Jeśli chodzi o oś tego resztkowego astygmatyzmu refrakcyjnego, to tutaj nie było jakiejś klinicznej czy statystycznej różnicy, jeśli chodzi o jakość wzroku, o ostrość widzenia u pacjentów z monoogniskowymi soczewkami torycznymi. I mogę powiedzieć, jak wcześniej, że jest to nieco zadziwiające, że te wieloogniskowe są bardziej oczywiście wymagające. Inne badanie z tego samego artykułu właśnie o astygmatyzmie skośnym. Tutaj astygmatyzm resztkowy, refrakcyjny, także nie ma różnic pomiędzy soczewkami, czy będą to soczewki wielo, czy jednoogniskowe. I właśnie te efekty, o których mówiłem wcześniej, że ten resztkowy astygmatyzm miał podobny efekt na pogorszenie tej nieskorygowanej jakości widzenia do dali w przypadku obu soczewek. Tak więc możemy skonkludować, że tak naprawdę nie zależy, tutaj nie ma różnicy, czy mamy do czynienia z soczewką jednego czy drugiego rodzaju. No, oczywiście staramy się uzyskać jak najmniejszy resztkowy astygmatyzm po zabiegu. Jeśli chodzi o większość naszych pacjentów po operacji, miały dosyć wysoki astygmatyzm rogówki. Kurde. We can do an opposite clear corneal incision. We also, the other option is limbal corneal. Tak więc widzimy, że to nacięcie stromy mułku, przeciwległe czyste nacięcie rogówki, rozróżniające rąbek i rogówkę i oczywiście toryczne soczewki. Tutaj mamy rogówkę obwodową, pooperacyjne pomiary astygmatyzmu rogówkowego. Te badania wykonywaliśmy przed, w trakcie i po zabiegu, po to, aby określić właśnie astygmatyzm rogówkowy. I też były to pomiary trudne, nawet jeżeli wykorzystywaliśmy bardzo taką konwencjonalną technologię, a więc keratometrię. I tutaj też powiedzmy były różnice pomiędzy różnymi instrumentami w zależności od odległości od tego centralnego obszaru, na którym się ogniskujemy, i też różne efekty. I to jest tak, można powiedzieć, że jest właśnie te różne wyniki to jest coś, co jest jednym z naszych problemów, a oprócz tego rogówka obwodowa jest spłaszczona, a oprócz tego mamy tutaj mniejszy astygmatyzm aniżeli w centralnej części rogówki. Kolejna kwestia, musimy oczywiście bardzo uważać na pacjentów z
astygmatyzmem rogówki przedniej i tylnej powierzchni. Oczywiście zarówno przednia, jak i tylna powierzchnia rogówki wpływają na jej moc refrakcyjną. Jeżeli i tu kolejne badanie astygmatyzmu rogówkowego przed zabiegiem. Oczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy dokonywali pomiarów dla każdego pacjenta, dla całkowitego astygmatyzmu rogówkowego w poszczególnym oku, ale też mamy badania, które pokazują, że badanie pooperacyjnego czy tylnego astygmatyzmu za pomocą nowoczesnych tomografów rogówki znacznie się poprawił, ale poszczególne pomiary nadal mogą podlegać znacznym wahaniom. W praktyce natomiast na co dzień wykorzystujemy kalkulator toryczny Barreta, który wykorzystuje odczyt keratometrii i dokonuje teoretycznej korekty dla astygmatyzmu tylnej rogówki. Był też artykuł, który udowodnił, że bezpośredni pomiar tylnej krzywizny rogówki nie dał lepszych wyników niż teoretyczne korekty kalkulatora torycznego Barreta. A więc oczywiście nasza diagnostyka jest coraz lepsza. Tutaj niewątpliwie w przyszłości będzie to jeszcze lepsze, ale w roku 2017 właśnie takie były wyniki badań. W teorii oczywiście też możemy wykorzystać aberometrię w trakcie zabiegu, ale oczywiście mamy też wiele sama trudność same instrumenty zdobyć do tych pomiarów. Kolejna kwestia to, że nadal nie mamy soczewek T1, tak? A więc w niektórych przypadkach oczywiście to byłoby korzystne. Głównym problemem i najistotniejszym problemem We introduced this value to toric. Teraz chciałem przejść do kwestii astygmatyzmu wywołanego chirurgicznie. Tutaj nawet przy małych nacięciach i stałych meridianach ten astygmatyzm wywołany chirurgicznie jest bardzo zmienny. Szczególnie w przypadku bardziej zakrzywionych rogówek. I tutaj widzicie Państwo jeden przykład badania. To nie jest najświeższy artykuł z roku 2011. Tutaj mamy, proszę, typ nacięcia, średni, mediana. I mamy standardowe odchylenie. We further with decreasing the size of the i gdy zmniejszamy nacięcie nawet z większych mamy 0,4 dioptrii astygmatyzmu wywołanego operacyjnie z dużym odchyleniem. Więc tutaj mamy właśnie wykres dwukątowy. Oceniamy właśnie te parametry. W przypadku
nacięcia tutaj te nacięcia ręczne miały szerokość 2,2 mm, a femtosekundowe 2,5 mm, oba w lokalizacji skroniowej. Widać tutaj rozrzucone wyniki. Widać, że nadal ten astygmatyzm wywołany operacyjnie jest problemem. Więc kolejny problem jest niewspółosiowość toryczna IOL. Stosując ręczne znakowanie przedoperacyjne przy użyciu lampy szczelinowej uzyskujemy czterostopniową niespółosiowość i średni astygmatyzm refrakcyjny waha się pomiędzy 0,7 a 1 dioptrią, jest stosunkowo wysoki, zaskakująco wysoki. I to właśnie pokazuje badanie, które zostało przeprowadzone całkiem niedawno. I wreszcie ostatnia kwestia, do której chciałem się odnieść, to zmiany astygmatyzmu rogówki w miarę upływu czasu. The anterior surface of the cornea changes with time. Zobaczcie Państwo, tutaj według badania, którego wyniki pokazuje Państwu z roku 2017, astygmatyzm rogówki po 20 latach po operacji, zaćmy, nadal zmienia się w kierunku astygmatyzmu przeciwstawnego. Zmiana ta była podobna w oczach, które nie były poddane operacji. Tak więc nawet jeżeli dokonujemy zabiegu, to i pacjent jest młodszy, to też po jakichś tam latach, po jakimś okresie będziemy mieli do czynienia z niespodziankami. I też chciałem się odnieść do jeszcze jednego badania. No i właśnie, to badanie było prowadzone na pacjentach po 20 latach od operacji zaćmy. Tutaj nadal mamy zmianę w kierunku astygmatyzmu przeciwstawnego. Tak więc raz jeszcze podsumowując, chciałem powiedzieć, że bardzo długą drogę przebyliśmy, jeśli chodzi o korekcję pooperacyjnego astygmatyzmu i presbiopii, ale nadal czeka nas długa droga i wiele jeszcze miejsca na poprawę. Serdecznie dziękuję za uwagę. Thank you, Bartek, Dzięki bardzo panie profesorze za tę prezentację o korekcji presbiopii i astygmatyzmu pooperacyjnego. A teraz przedstawiam mojego kolegę z Kijowa, z Ukrainy, profesor Wlodymyr Melnyk, który jest szefem ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Defrakcyjnej. Bardzo proszę, panie profesorze, o wygłoszenie prelekcji. So beautiful. Dziękuję panie profesorze za to wprowadzenie, przedstawienie mnie. Mam nadzieję, że tutaj z zainteresowaniem przysłuchuje się pan profesor tym wykładom i mam nadzieję, że mojemu również. Więc pokażę za chwilę moją prezentację. Proszę jeszcze chwilkę poczekać. Widzę tylko slajdy. Ale najpierw kilka słów o mnie. Nazywam się Władimir Mielnik. Więc jestem prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Ukraińskich. I jeszcze chwileczkę. O. Jestem założycielem Fizji Wizjobud w Kijowie i dyrektorem tej kliniki. Reprezentuję Ukrainę na SSR i na różnych kongresach
w Europie czy w Ameryce. Interesuję się sportem, biegam, przebiegłem w życiu kilka maratonów. Ostatni maraton w niedzielę, ostatnią niedzielę w Paryżu. Lubię pływać, ale największą wygraną w życiu to żona i dwójka wspaniałych dzieci. Jeśli chodzi o moją prezentację, będę mówił o rozczarowaniu pacjentów po wszczepieniu wielogniskowych soczewek lub trójogniskowych. I to jest 75% moich pacjentów ma wszczepiane przeze mnie soczewki jednoogniskowe. I dlaczego są oni niezadowoleni? Dlatego, że muszą korzystać z okularów, w szczególności młodzi pacjenci, którzy nie używali wcześniej okularów w życiu. I jeśli po zabiegu potrzebują okularów, to jest to dla nich duży problem. Jeśli chodzi o soczewki wielogniskowe, pacjenci są zwykle niezadowoleni, dlatego że mają gorsze widzenie niż przed zabiegiem, albo mają jakieś zjawiska optyczne, takie jak na przykład zamglenie, rozszczepienie, efekt halo. Czasami nie są zadowoleni, dlatego że chcieliby mieć lepsze widzenie, lepszy wzrok niż mieli przed zabiegiem. W mojej praktyce zwykle używam dwóch rodzajów soczewek wielogniskowych i trójogniskowych. To są trójogniskowe i soczewki wydłużone ogniskowe i typu EDOF. To są właśnie te soczewki. Nie jestem tutaj finansowo związany z tymi firmami. Zwykle stosuję soczewki Alcon, Panoptics, trójogniskowa, jeśli chodzi o EDOF, to Vivity. I będę mówił o tych soczewkach, przede wszystkim soczewkach firmy Alcon w mojej prezentacji. Jakie są główne aspekty, które mają wpływ, powinny mieć wpływ na, czy mogą mieć wpływ na wybór, czy zastosujemy soczewkę trójogniskową, czy soczewkę wydłużonej ogniskowej? Myślę, że są tutaj trzy główne aspekty: medyczne, społeczne i zawodowe, które dotyczą życia ludzi, życia pacjentów. Mówiąc o argumentach medycznych, co do wyboru soczewki, rodzaju soczewki wewnątrzgałkowej, nie polecam trójogniskowych soczewek dla osób, które mają widzenie jednooczne, którzy nie mają możliwości uzyskania widzenia dwuocznego. Nie polecam soczewek trójogniskowych wewnątrzgałkowych pacjentom, którzy mają jakiekolwiek choroby narządu wzroku, co mogłoby pogorszyć widzenie, na przykład schorzenia siatkówki, rogówki. I dla pacjentów z jaskrą też nie polecam tego rodzaju soczewek. Jeżeli chodzi o soczewki o wydłużonej ogniskowej, czy soczewki typu EDOF, nie ma tutaj zasadniczo z mojej strony żadnych argumentów ograniczających stosowanie tego typu soczewek. Z całą pewnością nie zaleciłbym soczewek tego rodzaju w przypadku pacjentów z występującymi chorobami i tutaj no, tacy pacjenci no, nie mają uzyskania bardzo dobrego widzenia, ale jeżeli nie wiemy, jaki wzrok może mieć pacjent po operacji, no to nie jest ograniczenie, jeżeli chodzi o wybór tych soczewek o wydłużonej ogniskowej, też można się na nim wszystko zdecydować, mimo tej niepewności. Jeżeli chodzi o aspekty socjalne, społeczne, nie polecam trójogniskowych pacjentom metropowym, czyli bez wady w przypadku refrakcyjnej wymiany soczewki, dlatego że będą oni mieli gorsze widzenie, czyli mieli okumiarowe. Nie polecam pacjentom, którzy nie zgadzają się na operację na obu oczach w krótkim terminie, jedno po drugim, i nie polecam też refrakcyjnej wymiany soczewki u pacjentów młodszych, którzy dużo jeżdżą samochodem. Gdybym miał wszczepiać soczewki o wydłużonej ogniskowej typu EDOF, nie polecałbym takich soczewek pacjentom, którzy mieli refrakcyjną wymianę soczewki z niską lub średnią krótkowzrocznością, oraz pacjentom, którzy nie zgadzają się w
w pełni nie zgadzają się na używanie okularów na jakąkolwiek odległość w swoim życiu zawodowym. Jeżeli chodzi o argumenty zawodowe, to nie polecam kierowcom strzelbek trójogniskowych, ani też osobom, którzy pracują wykorzystują wzrok do patrzenia z bliska przez długi okres na jakieś detale, szczegóły. A soczewki o wydłużonej ogniskowej, no tutaj nie ma ograniczeń co do zawodu wykonywanego przez pacjenta, zalecając tego rodzaju soczewki. Chciałbym teraz przedstawić kilka przypadków klinicznych pacjentów z różnymi soczewkami wewnątrzgałkowymi, które wszczepiłem im podczas zabiegów. Pierwszy przypadek to 52-letni pacjent, który przeszedł około 20 lat temu refrakcyjny zabieg metodą LASIK. Widzenie oko prawe 10 na 10, sfera minus 1,5 dioptrii i w lewym oku 8 na 10, sfera minus 3,5 dioptrii. Dodali, pacjent używał okularów i aktywny mężczyzna, który nie chciał używać okularów, więc zdecydowaliśmy się na refrakcyjną wymianę soczewki najpierw w lewym oku, a następnie chcieliśmy prowadzić zabieg w prawym oku. Przeprowadziliśmy operację na lewym oku i tutaj mieliśmy widzenie w lewym oku 9 na 10 z krótkowzrocznością minus 1,5 dioptrii. I gdy sprawdziliśmy to w badaniu, zrozumieliśmy, że popełniliśmy błąd w obliczeniach, błąd o 2 dioptrie w obliczeniach. Czekaliśmy 3 miesiące i przypuszczaliśmy, że może to chodzi o neuroadaptację pacjenta, bo pozycja tej soczewki, nic się nie zmieniło po tych 3 miesiącach. Pacjent był bardzo niezadowolony, dlatego że nie osiągnął tego, czego chciał po zabiegu, czyli braku konieczności używania okularów, więc 2-3 miesiące po zabiegu zdecydowaliśmy się na zaraz pokażę też to na filmiku. Spróbuję uruchomić ten film. Dobrze, jest. Jest. Więc postanowiliśmy usunąć soczewkę, wymienić ją na soczewkę właściwej mocy. Widzimy tutaj właśnie przebieg operacji. Najpierw nacinam lenty optyczne i usuwam je z oka. Następnie nacinam części optyczne soczewki wewnątrzgałkowej. Usuwam je. Zwykle nacinam soczewkę wewnątrzgałkową. Rozcinam na kilka części i właśnie w dwóch czy trzech częściach ją usuwam. To nie jest duży problem. Jak nacinamy ją w segmencie przednim oka, tutaj wszczepiłem soczewkę Panoptix z małą korekcją astygmatyzmu. Po zabiegu ten pacjent miał dobre widzenie 9 na 10 bez żadnej korekcji. Był bardzo zadowolony. Wszystko było ok. Ale gdy rozmawialiśmy z nim o zabiegu w prawym oku, powiedział nie, teraz nie, dlatego że moje doświadczenia moje doświadczenia pokazują, że nie mam tych problemów, które miałem przed zabiegiem. Drugi przypadek kliniczny, stosunkowo młoda kobieta, 51-letnia, która w wywiadzie miała, czy w historii choroby, krótkowzroczność 3,5 dioptrii w obłoczach od młodości, przyjechała do mojej kliniki i wtedy miała wszczepioną soczewkę Symfony o wydłużonej ogniskowej w jednym oku.
10 na 10, jeśli chodzi o ostrość widzenia ze sferą minus 3,5 dioptrii w prawym oku i 10 na 10 ostrość widzenia w lewym oku, gdzie, w którym miała wszczepioną soczewkę Symfony, ale była bardzo niezadowolona, dlatego że jej ostrość widzenia z bliżej miała bardzo słabą w porównaniu z prawym okiem i porównując prawe oko z lewym okiem przed operacją, no stwierdziła, że jest gorsze. Gdy zapytała, co zrobiłem, co mam zrobić, to powiedziałem, że polecam wykonanie operacji w prawym oku. Postanowiliśmy wszczepić trójogniskową soczewkę, żeby uzyskać lepsze widzenie z dobliży. Ale pytała, czy widzenie z dobliży w prawym oku będzie tak dobre jak teraz. No oczywiście no nie mogłem tego obiecać, więc no, zdecydowaliśmy, że nie będziemy teraz przeprowadzali tej operacji, poczekamy na jakąś adaptację przez jakiś czas i myślę, że dostosuje się do tej monowizji. A jeśli zdecyduje się na zabieg, no to go przeprowadzę tak jak powinienem. I teraz trzeci przypadek kliniczny. Mężczyzna w wieku 73 lat z zaawansowaną zaćmą w prawym oku oraz początkową zaćmą w lewym oku. Nie chciał operować lewego oka, ale chciał mieć widzenie na różne odległości, dlatego stwierdziliśmy, że przeprowadzimy zabieg na prawym oku i wszczepimy soczewkę VVT w prawym oku. I tutaj widać zapis wideo z tego zabiegu. Widzimy dość zaawansowaną zaćmę i problemy od samego początku z operacją. Nie mogłem przeprowadzić tutaj kapsulorekcji bezprzerwowej. Musiałem tutaj dokonać przecięcia, przydarcia torebki przedniej soczewki po usunięciu masy korowej. Musiałem tutaj tył tej torebki wesprzeć takim spornikiem, pierścieniem i wszczepiłem soczewkę VVT, ale zobaczyłem, że to wsparcie nie jest wystarczające, podparcie nie jest wystarczające i uznałem, że to może stanowić duży problem po operacji, ponieważ to położenie soczewki nie było stabilne. Dlatego też postanowiłem tutaj założyć jeden szew do tęczówki, tak żeby tutaj wesprzeć w ten sposób tę soczewkę, przymocować ją na przyszłość. Widać, jak ta procedura operacyjna została przeprowadzona i zobaczą Państwo, co osiągnęliśmy po operacji. Położenie soczewki wewnątrz gałkowej było w czasie operacji dobre, dość dobre. Centralna część soczewki wewnątrz gałkowej była w źrenicy i po zabiegu ten pacjent miał widzenie 9 na 10 do dali i 7 na 10 do bliży. Widać tutaj położenie na obrazowaniu właśnie tej soczewki, więc czyta i jest bardzo zadowolony. Ja jestem zadowolony również, chociaż to doświadczenie
pokazuje nam, że wszczepianie soczewek o wydłużonej ogniskowej nawet w tak skomplikowanych przypadkach może być normalnie przeprowadzane i daje dobre wyniki dla pacjentów i dla lekarzy. Więc podsumowując, moim zdaniem satysfakcja pacjenta po operacji zaćmy bardzo często zależy od rodzaju wybranej przez lekarza soczewki wewnątrzgałkowej. Nowoczesne typy soczewek wewnątrzgałkowych w większości przypadków pozwalają nam zaspokoić wszystkie życzenia pacjentów. Zalety soczewek o wydłużonej ogniskowej to stosowanie tego rodzaju w skomplikowanych przypadkach nie ma konieczności bilateralnej implantacji tych soczewek w krótkim okresie. Wady tych soczewek nie gwarantują pacjentom braku konieczności używania okularów. Nie zalecamy wyboru tego rodzaju soczewek wewnątrzgałkowych pacjentom ze średnią lub miarkowaną krótkowzrocznością, jeżeli chcą zachować dobre widzenie do bliżej. Jeżeli chodzi o soczewki trójogniskowe, wady tych soczewek to, że zwykle musimy stosować implantację w szczepienie obłoczne i trójogniskowe soczewki tego rodzaju zmniejszają jakość widzenia, więc nie są zalecane u pacjentów z dodatkową patologią oka lub skomplikowanych przypadkach. Zalety soczewek trójogniskowych to, że w większości przypadków gwarantują one brak konieczności używania okularów przez pacjenta po operacji. Na koniec chciałbym zaprosić Państwa na nasz kongres Ophthalmic Light w listopadzie, od 19 do 20 listopada. Zapraszam Państwa i Panie Profesorze, tutaj mówię do profesora Andrzeja Grzybowskiego, zapraszam, czekamy na Pana. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby Pan przyjechał do nas na nasz kongres chirurgów okulistów. Władimir, dziękuję Ci bardzo za świetną prezentację i teraz przedstawię następnego prelegenta, profesora Waleria Serdiuka, też z Dniepropetrowska, z Ukrainy, więc jest z nami, więc przedstawi nagrany film, ale będzie później rozmawiał z nami. Drodzy koledzy, bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak autorytatywnej konferencji. Zwłaszcza wdzięczność do mojego bliskiego przyjaciela, którego znamo od 10 lat, Andrzej Grzybowski. Obiecuję nauczyć się i zaśpiewać piosenkę Cha-Cha na naszej następnej konferencji offline. Let me pass to my presentation as a comparison. I przechodzę do mojej prezentacji, do porównania funkcji widzenia i stopnia zadowolenia pacjentów z widzenia po wszczepieniu wielo- i trójogniskowych soczewek. Jeśli chodzi o soczewki wieloogniskowe, to są one już z nami od dawna. Stosujemy w leczeniu katarakty i zamieniamy soczewki refrakcyjne. Jednakże mamy do czynienia z takimi zjawiskami fotopowymi, jak właśnie rozświetlenie, efekt halo, poświata czy rozbłysk. Jeśli chodzi o jakość widzenia po wszczepieniu soczewek refrakcyjnych, to mamy do czynienia z wieloma sferami refrakcji. Soczewki refrakcyjne są zbudowane na tej zasadzie, że każdy punkt na szczycie fali może być źródłem fal wtórnych. I mamy różnicę w to, w jaki sposób docieramy do punktu obserwacji. Jeśli chodzi o porównanie soczewek refrakcyjnych i defrakcyjnych, ZEMAX, tutaj widzimy, jak są refrakcyjne i defrakcyjne i refrakcyjne. Jeśli chodzi natomiast o porównanie soczewek, to defrakcyjne dają doskonałe
doskonałe widzenie, jeśli chodzi o krótkie odległości, o czytanie. Jednakże mamy problemy z pracą z różnego rodzaju gadżetami i też jest poczucie dyskomfortu, kiedy pracujemy z komputerem. Natomiast soczewki refrakcyjne dają świetne widzenie na średnie odległości i dalekie odległości, jednakże nie możemy czytać małego tekstu. Zmęczymy się szybko pracując. I niestety jesteśmy zależni od okularów. Jeśli chodzi o soczewki połączone, mamy tutaj zarówno element dyfrakcyjny, jak i refrakcyjny. W takich typowych dyfrakcyjno-refrakcyjnych soczewkach jedna z powierzchni jest gładka, natomiast wzdłuż tej części radialnej mamy rowkowanie. Jeśli chodzi o trójogniskowość, tutaj mamy otrzymujemy je przez modyfikację poszczególnych stref działania poszczególnych soczewek. Jeśli chodzi o asymetryczne, tutaj widzimy, że jakie są cztery szczególne cechy soczewek trójogniskowych, asymetryczna dystrybucja światła, światła niezależność od wielkości źrenicy i korekcja aberracji poprzez właśnie działanie fizyczne tych soczewek. Nowa technologia Enlighten, bardzo wysoki stopień użycia światła, tu szerokość źrenicy 3 mm można nawet dostarczyć aż 80% światła do oka. Jeśli chodzi o soczewki B-Flex, tutaj mamy 7 koncentrycznych poziomów dyfrakcji, które są zlokalizowane w centralnych 3 mm elementu optycznego i pośredni pik dla widzenia pośredniego właśnie. I teraz widzicie Państwo porównanie tych trzech materiałów, tych trzech soczewek. Jeśli chodzi o nasze badanie, zostało one przeprowadzone w szpitalu klinicznym w Dniepropetrowsku w okresie pomiędzy styczniem 2018 i lipcem 2019 roku. Pacjenci to 45 osób, 90 oczu, wiek pacjentów od 33 do 82 lat. Pacjenci kwalifikowali się do zabiegu, w szczególności jeśli chodzi o implantację soczewek wewnątrzgałkowych modelów Acrisoft Panoptics, Adlisa 839M i B-Flex 667MY. Nie występowały też jakieś inne patologie widzenia. Pacjenci nie mieli choroby autoimmunologicznej. Wykorzystaliśmy tutaj zunifikowany kwestionariusz, który wypełniali pacjenci, jeśli chodzi o jakość widzenia. Pacjenci mieli ocenić 3 kryteria, a więc częstotliwość nasilenia i poziom dyskomfortu. I w ten sposób kwestionariusz zbierał informacje dotyczące subiektywnej oceny poziomu zadowolenia pacjentów z wykonanego zabiegu. Aby zilustrować i wyłączyć wpływ samego badacza na odpowiedzi pacjentów, kwestionariusz wykorzystywał ilustracje dysfotopsji, takie jak właśnie te, które widzicie Państwo przed sobą, a więc efekt halo, takie rozbłyski światła, zaburzenie widzenia itd.
dalej. Jeśli chodzi o rezultaty naszego badania, to tych 45 pacjentów w wieku od 33 do 82 lat, którzy kwalifikowali się do zabiegu, średnia długość osiowa oczu to 33,5 mm. Pacjenci, jeśli chodzi o główne dysfotopsje, to były to rozbłyski, poświata, efekt halo. Te ostatnie dwa częściej w warunkach zmierzchowych i były raportowane przez 26 pacjentów, a więc 57,7% grupy badanej. Trzech pacjentów nadal po zabiegu używało okularów. Jeśli chodzi o ostrość widzenia, 0,9, czyli 20 na 22,5, dla bliży 30 cm i dla dali 5 metrów. U 41 pacjentów, a więc ponad 91% grupy badanej, dla odległości 80 cm ta wysokość była jeszcze inna. Jeśli chodzi o Adlisa, tutaj świetne rezultaty, jeśli chodzi do bliży i też do dali, natomiast mamy obniżenie widzenia w wielkościach, w długościach pośrednich. Biflex, podobne dobre wyniki do bliży, podobne jeszcze lepsze nawet do dali, ale również jeśli chodzi o długości pośrednie, tutaj mamy gorsze wyniki, a więc tutaj jasność widzenia jest 0,65 i Panoptics. Tu mamy porównywalne, czy nawet lepsze jeszcze wyniki dla bliży, 0,87, czyli 20 na 23, a jeśli chodzi o do dali, to tutaj była większa dyspersja na odległości 40 cm. I teraz porównując te trzy soczewki, to widzicie Państwo, że B-Flex miał najlepsze wyniki, jeśli chodzi o dystans pośredni 80 cm, gdzie tutaj ostrość widzenia była niemalże porównywalna z referencyjną. Natomiast jeśli chodzi o częstotliwość rozbłysku, to w Panoptics, proszę zobaczyć, dość częsta, to jest 0,14%, Adlisa 0,214%, przy czym mamy też bardzo częste wyniki u trzech pacjentów. B-Flex, bardzo tutaj te wyniki są o wiele mniejsze, a więc jeśli chodzi o teraz intensywność tych rozbłysków, tej poświaty, to jeśli chodzi o Panoptics, widzicie Państwo tutaj na żółto jest takie umiarkowane, powiedzmy, objawy, na czerwono objawy bardzo intensywne. I widzicie, jak to się rozkłada dla poszczególnych soczewek. Manifestation since it was observed in the group with Adlisa 14%. Irritation. Teraz, jeśli chodzi o takie podrażnienie, to podrażnienie i takie uczucie dyskomfortu, jeśli chodzi o występowanie tej poświaty, to też widzieliśmy to na slajdzie. Jeśli chodzi natomiast o częstotliwość efektu halo, bardzo proszę, jak to się rozkładało, widzicie Państwo, zielony to nigdy, niebieski czasami, żółty dość często, a czerwony kolor oznacza bardzo częste występowanie właśnie tego efektu halo. No i widzicie Państwo, jak to się rozkłada dla poszczególnych soczewek. Jeśli chodzi o intensywność tego ghosting, takiego rozmazania obrazu, również widzicie Państwo na diagramie kołowym, jak to się rozkłada.
Irritation aroused only 30% of respondents. Jeśli chodzi o uczucie dyskomfortu związane z efektem halo, pacjenci, którzy wykazują kolor żółty, to są ci pacjenci, którzy są dość poważnie tym zaniepokojeni. Wreszcie widzenie, upośledzenia widzenia o zmierzchu, widzenie zmierzchowe. Znowuż widzicie Państwo, jak te dane, jak te dane rozkładają się dla każdego z materiałów, soczewek. Jeśli chodzi o utrata intensywności widzenia, ostrości widzenia o zmierzchu, to również widzicie Państwo te dane. Wreszcie uczucie dyskomfortu, które pojawia się u pacjentów, jeśli chodzi o zaburzenie widzenia o zmierzchu, no to widzicie Państwo również rezultaty dla poszczególnych soczewek. Almost did not bother, and 7 minor concerns, and Biflex just only 6% of respondents moderate intensity of vision loss. Kolejny wykres, który pokazuje, jak rozkładają się efekty dysfotopsji w zależności od pory dnia. After surgery, the operation has to use spectacle correction. 35% sometimes, 7% often. Atelisa, 36%. 28% sometimes, 7% often. Kolejny wykres, który pokazuje, czy pacjenci po zabiegu muszą nadal korzystać z okularów. I teraz ogólny poziom zadowolenia, który odzwierciedlał ilość odpowiedzi. Niezadowolony, dość zadowolony, zadowolony i bardzo zadowolony, ten ciemnozielony kolor. I wnioski. Dla wszystkich trzech wielowątkowych soczewek uzyskaliśmy ostrość widzenia bliską referencyjnej dla różnych odległości. Obecność poświaty i zaburzeń i rozmycia jest bardziej widoczna w soczewkach dyfrakcyjnych. I ważne jest to, abyśmy, kiedy myślimy tutaj o wyborze odpowiedniej soczewki, wzięli pod uwagę stan psychoemocjonalny pacjenta, jego zawód i styl życiowy. A wtedy wszystko się nam uda. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i dziękuję także naszemu zespołowi. Serdecznie dziękuję Walerii za tę prezentację. Powinniśmy mieć teraz dyskusję. Niestety ta sesja jest bardzo mocno opóźniona, bo niektóre prezentacje były o wiele dłuższe, aniżeliśmy zakładali wstępnie, a więc niestety nie mamy zbyt dużo czasu na tę dyskusję, ale chciałbym zaprosić wszystkich w chwili obecnej na występ muzyczny naszego gościa specjalnego, pana profesora Dana Reinsteina, i na pewno wielu z nas jest zakochanych w jego talentach muzycznych. Bardzo proszę w takim razie pana profesora Reinsteina o wykonanie koncertu. Bardzo proszę. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i muszę powiedzieć, że no tak, ten koncert niewątpliwie bardzo mile mnie połechtał, to zaproszenie.
Chciałem się upewnić, że tutaj mamy dobre, że będziecie Państwo w stanie zobaczyć film, który w tej chwili pokazuję. Serdecznie Państwu dziękuję. Czy widzicie Państwo? Czy widzicie Państwo, jak się poruszam? Tak, świetnie. I słyszycie także muzykę w tle. Bardzo dobrze. See both my video and the track. Unfortunately, I'm not following the audience view, so I cannot confirm that. However, well, this is the question to our technical support, and then please confirm, or anybody who follows also the audience view. Or maybe the public chat, somebody can say whether they can see both. Oh, yeah. On the public chat, please confirm that or let us know. So can you see me while you're seeing, can you see both the screen share and my video? You can hear that, yeah? And you can see that? Yeah. Okay. So I'll just introduce. So what I'm doing is I'm mixing my live performance with a background track, because otherwise it would just be saxophone by itself. So that's, which is nice, but this track is a composition by Bob. Oh God. Well, it's Dave Sanborn, right? It's Dave Sanborn and Bob, you know, what's his name? And they wrote this composition called Maputo, and I recorded it with a great musician called Morris Pleasure, who was the musical director of Earth, Wind, and Fire. And because I did Presbyon for him, he was very kind to arrange this track for me, which is now going to be on my new CD, my new record. And so what I'm doing is I'm playing the background without the saxophone in it so that I can play the saxophone live for you. So I hope this comes across in the right way. Thank you.
Thank you very much, Dave. Thank you very much. It was such a pleasure, not only to listen, but also to watch you playing. And finally, let us know when your new record will be available. So we must go on with the conference. Thank you again very much. We appreciate it very much, not only for your scientific input, but also that you help us to bring some comfort and fun to this meeting. At least if they don't agree with my science, at least I gave them something, right? Thank you. And I would like to thank all the speakers as well. Valery, yes, please. We can take the organizer on our band, by the way. I'm singing and playing the guitar. Eh? Sorry, I didn't understand. Yeah, I'm singing and playing guitar. We can organize our band. So the next time. Thinking about me, okay? Yeah. No. let's do it. A very, very opera voice. He is a very good singer. We usually listen to him on all our congresses a few years ago, yes? Yeah, this indeed. I can confirm that. So next year, Valery, we will invite you to. We'll see you in November, by the way. Contribute also to the cultural program. Yeah. I've decided, by the way, be there. Yeah. So we can meet there. We will meet together in Kyiv on November, and we will sing together. Yeah, we must go on with the program. I'm very sorry because of the delay in the program. Like also a musician, I'm a little crashed about then. That's a zero brain. Yeah, sure. That you must have waited. I've never heard long time then. Thank you very much for this session. I close the session, and now soon we will move into the next session. Thank you. Bye bye.